Cześć, witajcie, z tej strony Project Explore. Witamy Was na kolejnej eksploracji. Mamy dzisiaj dla Was taki bardzo krótki, ale za to treściwy odcinek. Grupa eksploracyjna Nieustanne Wędrowanie wpadła na bardzo ciekawy pomysł ekoeksploracji, czyli sprzątania miejsc opuszczonych. Oni nominowali 5 osób, m.in. Sietra. Sietra w zeszłym tygodniu wywiązał się ze swojego zadania i nominował nas. My wpadliśmy na pomysł, aby nie sprzątać miejsca opuszczonego, które i tak jest spisane na straty, w którym nasza praca nie zostanie w jakiś sposób doceniona, zauważona. Dlatego jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, w Forcie Piątym. Jest to gigantyczny, opuszczony teren, którym jednak opiekuje się pewne stowarzyszenie, czyli Fort Piąty Poznań. Dba o nie głównie Sebastian i to właśnie on ten ogromny teren sprzątać musi praktycznie codziennie. Chcemy mu dzisiaj w tym pomóc i zrobić małą niespodziankę. Posprzątamy w dniu dzisiejszym fort i mamy nadzieję, że zauważy te nasze starania, jeżeli nie na żywo, to przynajmniej na filmie. Zaczynamy. Okej, jak możecie zobaczyć, przed nami dwa worki śmieci, które udało nam się zbierać. Niestety jest to kropla w morzu potrzeb, ponieważ ilość śmieci, jaka tutaj zalega, jest naprawdę przeogromna i no nie mamy takich możliwości, żeby posprzątać tego wszystkiego. Ale jeżeli jesteście chętni i macie w okolicy tego typu obiekty, to zachęcamy Was do wykonania takiej akcji samodzielnie. Z naszej strony nominujemy teraz trzy osoby. Będzie to Tomasz z kanału Urbex Wolf, będzie to Wiking z lasu oraz chłopacy z kanału Eksploratorzy Dolnego Śląska. Jednak to nie wszystko. Żeby zachęcić inne osoby, które nie miały możliwości zostać nominowanymi do challenge'u, przygotowaliśmy dla Was mały konkurs. W momencie, gdy oglądacie ten film, na naszym fanpage'u na Facebooku pojawi się post konkursowy, pod którym chcielibyśmy, abyście umieścili filmik ze swojego sprzątania z miejsc opuszczonych bądź godnych uwagi, ale zaniedbanych. Osoba, która zgarnie najwięcej lajków pod swoim komentarzem, otrzyma od nas kuchenkę gazową firmy Frojak. Od chłopaków z grupy Urbex z moją pasją, kubek. Od nas przypinki i naszywka. Podobnie naszywka od chłopaków z grupy eksploracyjnej Dolnego Śląska. Od Sietry mamy bandanę z jego autorskim nadrukiem. A z Czarnobyla przywieźliśmy do Was pocztówkę i breloczyk. Zachęcamy do brania udziału, no i co? Życzymy wygranej.